Ja pier... Czemu ty przetrzymujesz piwnicy rodzinę, widzowie? Tą krew! Ejo, Spicy, witam serdecznie w pierwszym epickim odcinku na tym kanale z Minecrafta i robimy 24 godziny w Minecraft. Jak widzicie, widzowie, ja jestem hotdogiem, dlatego że kupiłem takiego hotdoga, który jest za mną, a Mr. G... A ja jestem gorylem, zobaczcie, Zeno jest wielki goryl i ja w grze też jestem wielkim gorylem, więc będzie gruba jazda. Moi drodzy, kochani widzowie, sprawa wygląda tak, że spędzamy 24 godziny, ale te 24 godziny są prawdziwe, że naprawdę w prawdziwym życiu będziemy testować jedzenie z Minecrafta, będziemy przeżywać różnego rodzaju przygody i przygotowano dla nas naprawdę nie lada wyzwań, a my sami na początku musimy się nauczyć przetrwać. Panie G... Ja powiem tylko tyle, przed nami jest naprawdę trudne wyzwanie, bo widzowie pewnie wiecie, ale ja z Rzechem jesteśmy amatorami w tej grze! Będziemy musieli tak naprawdę wszystkiego się nauczyć, więc czeka was epicka przygoda od amatora do pełnego profesjonalisty w 24 godziny! Tak jest, to się sprawdza, więc zapraszam cię na dół, stary. Musimy znaleźć najpierw w ogóle cokolwiek... O, tu jest woda! Ej, musimy tam skoczyć. Chyba że umrzemy, to będzie lipa. Nie, nie możemy skakać. Dobra, sko... O, fuck. O Jezu! 4 życia mi zostały! Dobra, ja skaczę, stary! Nie dolecisz, tam jest za bardzo daleko, bardzo! Patrz! Może ci się uda jednak. Pełne skupienie, widzowie, pełne skupienie i największy sprint na świecie! A wy zostawcie łapki w górę! Chyba nie zostawiliście! Subskrybujcie ten kanał! Który niestety umarł na samym początku, tak będzie nubowska gra wyglądała na samym początku. Ja teraz muszę poczekać, bo nie wiem, gdzie on jest, tak szczerze. Gdzie ty jesteś w ogóle? Musimy się jakoś znaleźć, stary. Krzycz najgłośniej jak się da, ja idę za głosem! Mr. G! Boże, ile na cięci można czekać? Co się dzieje w ogóle? A ja jabłko zebrałem jakieś przypadkowe, jakiegoś dirta, oka. Gdzie ty jesteś? Za tobą, halo, obudź się, chłopie! O! Góry, lasy przeszedłem, stary, żeby cię znaleźć. Nice, bardzo mi się to podoba. W takim razie pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest podstawa w Minecrafcie, czyli zbudować sobie jakąkolwiek broń z drewna. Widzisz te drzewa na tej górze tutaj? No, widzę. I idziemy tam zebrać drewno i sobie zrobić jakiekolwiek bronie. Ej, stary, ale powiem ci jedną rzecz. Oprócz broni też będzie potrzebna nam baza zaraz, więc stary, trzeba będzie cisnąć. Wszystko w swoim czasie. Najpierw miejsce trzeba znaleźć i na razie przeżyć. Ty to, ja mam mało życia dosyć, ty też pewnie, więc... Nie, ja już mam dużo. Ja już mam dużo, bo umarłem, odnowiłem się. Stary, jest dobrze, tak? Co za farciarz. Ja się postaram, widzowie, nie umrzeć, dlatego że to jest mocny challenge i jeżeli nie umrę, to znaczy, że jestem naprawdę pro Minecrafterem, ale to wy ocenicie w komentarzu. No dobra, a co? A my teraz chyba po prostu ścinamy drzewa, no bo, stary, trzeba trzonki mieć jakieś do siekiery, do łopaty, do wszystkiego. Tak jest, trzeba pokazać teraz widzom po prostu, w jaki sposób zaczynamy to wszystko. U, mam dwa drewna. Stary, ja mam dla ciebie challenge. Dawaj na szybkości, rozdzielamy się z tego samego miejsca i kto więcej drzewa wykopie, ale tylko ręką. Dobra. I jak najszybciej, czekaj, łapiemy się. Odliczaj. 3, 2, 1, start! Let's go! Szybko, widzowie, jak najszybciej! Lecimy, lecimy! 1, 2, widzowie, ja jestem na prowadzeniu! Yes, let's go! 7! Co? Ej, kurde, nieźle, 11 drzew. Ej, tu nie ma drzew w ogóle! Dobra, Jack, ustalmy, przegrałeś ten challenge. Pierwszy challenge przegrałeś, bo ja już mam, stary, 16. Ej, jaka jazda, ja nawet nie wiem, jak się siekierę jeszcze roi. Naprawdę? Ja pamiętam coś, bo słuchaj, ja chodziłem na zajęcia w podstawówce z grania w Minecrafta. Uczyli mnie tam robienia siekiery, młotów, łopat i mogę ci pokazać to. Panie, ja sam wiem, jak zrobić miecz. Chodź, to się pobijemy zaraz, do straty jednego serduszka. Chyba zgłupiałeś. Ja wiem, że miałem przeżyć. Jezu, ja nawet w górę nie mogę pójść. Boże, Minecraft, co za gówno, nie umiem chodzić nawet. Ej, a gdzie ty jesteś, stary? Gdzie ty jesteś? No staram się, idę, idę. Spadłem na te drzewa, idę. O, jest, jestem za tobą. Patrz. O kurde, i to do wody. Opsa, elo. Ej, nice, i jakaś jaskinia jest, widzowie, co jest? To jest ładne miejsce na chatę, ale szczerze, ja bym chciał sobie zbudować w tym odcinku domek na drzewie czy coś podobnego, więc trzeba się bardzo daleko przejść i rozejrzeć po całym terenie, zobaczyć, co tutaj się dzieje. Poza tym, że musimy jeszcze stoczyć bitwę na szczycie tej góry, którą wam właśnie pokazuję razem z Mr. G za całe 5 sekund, więc odliczajcie razem ze mną. 5, 4, 3, 2, 1! Proszę państwa, tak jak mówiliśmy, znajdujemy się na szczycie gigantycznej góry. Wchodziliśmy tu całe pół godziny, dlatego że jesteśmy łakami. Ja mam miecz, Mr. G ma miecz. Zobaczcie, w ekwipunku pojawiło się trochę drewna, patyków oraz skonstruowaliśmy trochę rzeczy. Ej, ja, stary, tak szczerze, nie wiem, ile zabiera życia miecz, ale zróbmy tak. Osobie, które zostaną dwa serca, no to po prostu dajemy spokój. Wtedy krzyczy, poddaje się i jest finish. Ale nie zabijamy się, bo jesteśmy przyjaciółmi. Jesteś gotowy? Tak, uwaga. 3, 2, 1, start! Wow.
Jest! Dwa, przegrałem, przegrałem! Powiem ci tak, stary. Koniec zabawy, wygrałeś! Okej, widzowie, napiszcie w komentarz, że Mr. G jest najlepszy na samym początku. A teraz my idziemy poszukać idealnego miejsca pod nasz nowy dom, który będzie na drzewie, oraz idziemy poszukać epickich rzeczy i co jest w okolicy. Nice! I szliśmy tak, i szliśmy przez kolejne pół godziny, po czym nagle odkryliśmy wielkie arktyczne pole. No i widzowie, po długim czasie udało nam się zebrać trochę jedzenia. Widzicie, sweet berriesy mamy oczywiście. Jakąś świnię po drodze zabiliśmy. Bardzo przepraszam, ale w moim sercu są teraz hot dogi. Patrzcie na te niedźwiedzie. G, w życiu się nie waż dotykać niedźwiedzi, bo nie przeżyjemy tego, a nie możemy już więcej umierać w Minecrafcie. Ej, stary, ale tu jest jakieś ognisko, to jakaś wioska jest, czy co to jest? Ej, poczekaj, chodź! Widzowie, tu jest jakaś informacja! Pomocy, bałwanek zgubił głowę, pomóż mu ją odnaleźć. Co? Mamy zadanie do wykonania, stary, bałwanek. I tu jest zbroja jakaś, ej. Ta zbroja to bałwan, stary, ze śniegu zrobiona. W takim razie musimy, stary, znaleźć jego głowę. Stary, ja nie widziałem nigdy bałwana w Minecrafcie, a mam jego głowę znaleźć? O, patrz, chodź tutaj, są jakieś drzwi. O, o, lawa! Nie! Widzieliście to, widzowie, to nie jest moja wina. Teraz będę musiał iść bardzo dużo czasu, żeby wylądować tam, gdzie jest Mr. G. Pytanie, co on robi? Ja czekam na ciebie, stary, dawaj szybko. Dobra, widzimy się za chwilę. Dotarłem już na pole. Ej, tu jest kolejna jakaś rzecz, jakieś fejkowe drzwi są. G, rozdzielamy się i szukamy głowy w takim razie. O kurde, ja nie wiem, gdzie jest bałwan teraz. Ja aktualnie jestem po prostu na arktycznym polu. A gdzie ty jesteś? Nie, ja nie wiem. Czekaj, bo mi arktyczne pole nic kompletnie nie mówi, stary. No bo to jest takie arktyczne pole, w sensie, że takie pole, gdzie jest arktyczne, no. Ty, znalazłem skrzynię z czymś. Tutaj nic nie ma, no nie! Jakie gówno najgorsze! Ej, widzowie, ja nie wiem, o co tu chodzi, ale otwieram... Co? Co tu za nielegalne praktyki się odwala... Nie, idziemy stąd, idziemy. Nie, 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 my tu takich rzeczy nie... Nie, zostaw, nie wchodź. Creeper, idzie, spadaj! A! O nie! Zabił, kocham zioło! Dobra, trzeba ogarnąć dupę. Chodź tu ze mną. Chodź do Mikołaja. Tutaj w tym momencie... Widzowie, robi się ciemno. To jest nasza pierwsza noc i jest straszna, dlatego że pojawiają się potwory. Tutaj jest święty Mikołaj i musimy go zapytać. W sumie on chyba... Tutaj nic nie ma, bo książka... Okej, okay. Co się dzieje? Zatrucie, zjedz coś! Nie mam nic, bo umarłem! Jedz! Ej, udało się jakimś cudem, w sensie zostało mi pół życia. Jak ty usiadłeś? Ty siedzisz na tyłku! Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem, stary, nie wiem. Poczekaj chwilę, ja muszę otworzyć tą... Mikołaj mnie zatruł. Nie wiadomo, czemu święty Mikołaj mnie zatruł. O Jezu, ja teraz też... A! Nie kradnij od Mikołaja! Stary, nie możemy kraść od Mikołaja, musimy mu coś przynieść, albo w ogóle zwalamy stąd, dobra. To jest początek odcinka 2-4H, święty Mikołaj był, były wypadki, były skoki, była bitwa, co tu jeszcze się wydarzy dzisiaj? Widzowie, to są 2 godziny albo 2,5, a to dopiero początek, ej, tu jest napisane darmowa dynia. To jest podpucha, ja już nic nie chcę, jak święty Mikołaj zatruwa, to darmowa dynia zeżre mnie na raz, na pewno. Muszę to sprawdzić, darmowa dynia, klikam. O Jezu, umarłem od razu. Ja też. We dwóch nas zabiłem. Widzowie, widzimy się za pół godziny, jak postaramy się dotrzeć tam na miejsce. Ha! Jezu, uciekaj stąd! Widzowie, jesteśmy już na Antarktydzie i zobaczcie, ganiają nas dzieci zombie. Chować się szybko, Jack! To jest inwazja zombie! O ma... No weź mi, nie wpierdzielaj się z nim tutaj! Ej, dobra, do łodzi, wsiadać do łodzi! On cię zeżre, ten mały zombie! No może się wpierdzielaj we mnie, no co jest? Widzowie, no staram się nie umrzeć, a ten mi się wpierdzielaj! Cały czas na mnie i mi przez to zombiaka. Nie dotknąłem cię, cymbale. Rozdzielam się, pierdzielę to i nie jesteśmy razem w teamie teraz. I w dupie to mam, idę się ukryć. Widzimy się rano, ty mam to idź szukać głowy bałwana, ty bałwanie jeden. Szukamy z kryjówki, szybko. Ty szukasz sam i widzimy się rano, obraziłem się teraz. Powiem tak, Antarktyda to jest najtrudniejsza mapa, jaka może być i najgorsza. O, królisz, królisia mam. Mam dosyć, to jest początek gry, mam dosyć, widzowie. Mam głowę! Bałwana! Co? Jest! Zamknąłem się! Koniec! Mam to wszystko w dupie oficjalnie! Ja czekam teraz do rana, a ty idź z głową bałwana się gdzieś schodź. Ja jestem aktualnie obrażony, Mr. G, bo sprowadza mi te mele bety na mnie tak, że to jest szczyt. Kładziemy się spać na stojąco. Tak jest! Zasypiamy, widzowie, widzimy się z rana. Jest kolejny dzień! Jezus Maria, ludzie! Pierwsze, co zrobił, to wszedł na mnie zombie i mnie... Nie no, posrało! Jeszcze umrę. Powiem tak, jest piękny poranek, piękna pogoda. Jack. A ty dalej drzesz ryja, że ktoś cię atakuje. Przed moją chatą stał zombie, który miał już dawno się spalić od słońca i od razu mi zabrał 3/4 życia. No to jest chore. Weź głowę dyni w takim razie i zamocuj tutaj na tą zbroję czy coś. Proszę.
Jest! Co jest? Zabrałem zbroję i spodnie i buty. Ale jak? Po prostu wziąłem sobie, chyba mogliśmy już wcześniej. Czy to jest tak, że ja mogę to założyć od razu, czy muszę? A tak, mogę. Ej, uznajmy szczerze, że wiem, że ty to znalazłeś, ale wiadomo, że ja umieram częściej, jak się okazuje. Nie no, bierz ty. Ja wezmę diamentową, jak będzie, dobra? Teraz widzowie musimy wrócić na ląd, co nam zajmie prawdopodobnie około kolejnych pół godziny 45 minut i zbudować najlepszy na świecie domek na drzewie, bo ja mam dosyć tego miejsca i zwalamy stąd. No i znaleźliśmy się, widzowie, w perfekcyjnym miejscu, w którym będziemy mogli zbudować swój dom, dlatego że są tu zwierzęta, jest dużo drewna, dużo kwiatków. Tak jest, i są pszczoły. Więc co, trzeba wykosić jak najwięcej drzewa, żeby mieć z czego zbudować domek, kryjówkę naszą i koń nawet jest! Ja pierwszy raz widzę konia w Minecrafcie! Konie musimy osiodłać, patrz, są w ogóle te pszczoły, ja pierwszy raz to pszczoły widzę, jaka ładna! Gdzie? Gdzie? Wow, jakie ładne! A, bo one do kwiatków lecą, patrz, ja mam kwiatkę, one za mną latają! Tak? O, to tak się je przyciąga! Jestem władcą pszczół! Ej, zarąbiście, a ja w tym czasie widzę, że muszę nadrobić bardzo wiele rzeczy, dlatego że nie mam nic zupełnie, crafting table, nic kompletnie mi się nie udało utrzymać. Za każdym razem jak umieramy, niestety wszystko traca, a mnie to strzela i jeżeli ja wytrzymam 24 godziny, to będzie cud w ogóle. Przepraszam, ci przeszkadzam, zobacz na to, patrz, one mnie kochają! One siebie kochają nawzajem, nie ciebie, bo się... Od dziś Mr. G jest pszczelarzem najlepszym chyba na świecie, ja nie wiem. A ja się skupię na rzeczach ważnych, czyli zbudowaniu chaty i łóżek, żebyśmy mogli spać w ogóle. Więc baw się dobrze, zwierzętami też trzeba się zaopiekować. Widzowie, my zaczęliśmy zbierać drewno, jak widać po ilości, którą mam, ale właściwie to okazało się, że tutaj w drzewie są jakieś dziwne drzwi. Tu jest plantacja przed jakimś domem, ktoś tu normalnie mieszka, nie wiem, czy to jest z wioski, stary, czy kogoś, ale wiem jedno, że my to przejmujemy, stary, to wygląda jak epicka chata. Stary, jak mamy przeżyć 24 godziny, ja nie narzekam, że my tego nie zbudowaliśmy, bo nawet nie potrafilibyśmy, więc wchodzimy do środka i zobaczmy, co jest w ogóle w środku, będzie niespodzianka dla nas. Stary, lampy są na wejściu, co jest? W razie czego zabierzemy je i będziemy z latarniami chodzić. Ty otwierasz te drzwi, dawaj pierwszą, jakaś pułapka będzie, jak nic. Właśnie, czekaj, dobra, 3, 4. Są dwie pary drzwi. Stary, mamy ognisko, mamy zbroję, patrz, wszystko tu jest, chłopie. Fair jest tak, że ty możesz zabrać tą zbroję, bo ja już mam, więc to jest twoja zbroja. Teraz jest przypał, jak ktoś wróci do tej chaty, no bo to jest na pewno kogoś, stary, na bank, na 1000%. Ej, mam nadzieję, że faktycznie masz rację pod tym względem, że to jest czyjaś chata, ale że jednocześnie go nie będzie, bo jest burza, więc ja nie zamierzam stąd wyjść, nie wiem jak ty, stary. Stary, no trzeba przeczekać, położyć się spać i tyle. Stary, zobacz na mnie! Ej, jak ty usiadłeś? Prawym przyciskiem, siadaj! A, działa! Patrz, siedzimy we dwóch, teraz możemy sobie herbatkę pić, kawkę, wszystko rano sami. Ej, zobaczcie, widzowie, jak se cudownie dwa nuby siedzą sobie w chacie. Jakie my mamy nubiaste skiny na dodatek. Hot Dog i Goryl siedzą sobie w chacie, chillują sobie dupę i czekają, aż skończy się straszna burza, przez którą nie mogą zasnąć. Ej, G, chyba trzeba iść spać, bo jest strasznie, ja się boję tej burzy, szczerze, nie pasuje mi to wcale. Ej, ja biorę na piętrze. A, bo jest na górze też coś? Gdzie tu jest piętro? Stary, tutaj są łóżka, czarne jest tutaj jest białe. Ja cię kręcę, ej, to jest zarąbiste łóżko na górze. Dobra, bierz je, ja biorę czarne na podłodze, jak melepeta najgorsza na ziemi. Ja już śpię, widzowie, jestem wychillowany, kładę się na fotelu i chyba... Już jest dzień. Tak, już? No ja kliknąłem, stary, no zobacz, nie pada, ładna pogoda, żyć nie umierać. Widzowie, moi kochani, jest już poranek, nie ma już burzy, na szczęście czujemy się bardzo dobrze i wyspani. Jak widzicie, Mr. G gotuje nam śniadanko i ubiera zbroję. Problem jest taki, że w prawdziwym życiu jestem głodny teraz, aktualnie. G, czy ty też jesteś głodny? Jadłem śniadanie jakieś tam parę godzin temu, ale już jest pora obiadowa, tak? Więc ja, widzowie, aktualnie biorę kamerę, idę z wami do kuchni na szybko, dlatego że cholera, ja jestem głodny i trzeba coś zjeść. Mr. G też coś weźmiemy po drodze, mam nadzieję, że mamy jakiekolwiek jedzonko, bo tak szczerze, trochę już gramy w to. Jestem pod wrażeniem, że to tak fajnie idzie. O Boże! Zostało ze śniadania! Najlepiej! Przeżyjemy, będziemy chudzi najwyżej, dam nam po kanapce po prostu. O! Ej, ale bo potem, widzowie, pamiętajcie, że będzie testowanie jedzenia z Minecrafta. Dobra, widzowie, Jack poszedł zrobić jedzonko, a ja muszę zostać przy Minecrafcie i ochraniać Jacka, bo zaraz okaże się, że będzie noc i będę musiał bronić, słuchajcie, naszej bazy przed potworami, no bo wiadomo, Creeper jeden co podejdzie tutaj, bam, i będzie po nas. Więc ja przejmuję stery tutaj. O Jezu! O Jezu! Jak się szczęśliwa to jedzenie po...
proszę, a ty co robisz, co? No mnie strzela ten łucznik, ja mówię, że muszę nas chronić tak dalej, bo ty poszedłeś. A ty mi tutaj zmierz. Tak, bo ja stary, jest późno, ja jestem tak głodny, ale mówię, nie no. Musimy grać, bo cały czas Majna musimy grać, więc ty dobrze, że grasz na malej, no bo musimy grać. Ja ochraniam, a ty jedzenie przygotowujesz. Tak, no. Masz farta i znalazłem kanapki z rana, więc... Nice! Dobra, więc ja to biorę, ja idę do kopa, ja muszę grać. A ty nie chcesz stać życiem? Nie! Zostawiam ci go, nie chcę w ogóle tego. To jest 2-4 chawidzowe, więc trzeba naprawdę się odżywiać, trzeba dbać o siebie, nie? Co? Jak tam? Odczucia? Powiem ci tak, ja stoję przed drzwiami, tu strzela łucznik, a ja... Ała! Ty chamie! Zamykaj to! Ty chamie! Ała! Że co? O, itemy. Ja też umrę jak nie... Jest! Zabiłem go! Rewanż za zioma! Stary, powiem ci tak. Ja chyba nie znajdę już naszej kryjówki, bo gdzieś mnie wywaliło. Kompletnie nie wiem gdzie, ale za to driftuję łódką po lodzie, człowieku, szybciej niż BMA najlepsza na świecie. Jakie to jest epickie, widzowie. Przecież gdyby mierzyć prędkość, to ja jadę ze 150 na godzinę. Fotoradary to by strzelały. Ale napałem to jedzenie, kurwa. Powiem ci tak, idę w twoim kierunku. Po prostu. Doprowadzisz mnie do tej, do naszej kryjówki. Tak jest. Dobra, lecę, widzowie, widzimy się za chwilę. Widzowie, po długim poszukiwaniu odnalazłem coś dziwnego, dlatego że Mr. G powiedział, że widzi jakąś wiochę. Gdzie ty w ogóle jesteś? Powiem tak, ja szedłem długo, godzinami, dniami, miliony lat minęło. I gdzie wylądowałeś? I wylądowałem na jakimś zaśnieżonym miejscu i słuchajcie, zauważyłem tabliczkę po pierwsze, gdzie jest napisane kliknij, aby wejść, ale ja taki głupi nie jestem i tego nie kliknę, bo to na 100% jest jakaś pułapka. A dwa, za tobą stary, zobacz jakie tu jest zespełnione jakieś lite. Coś tam jest, jakaś wioska czy coś. Jest coś takiego. Albo jacyś koczownicy stary, jakaś nie wiem, mafia, gildia, ja bym tam może lepiej nie podchodził. Bo znając życie dostaniemy w pierdziel i to gruby, srogi. W takim razie chyba pozostaje nam stary, to jest jakiś ekstremalnie zarąbisty, arktyczny dom wieśniaków po prostu. Mi się wydaje, że to jest cała wioska stary, bo zobacz, tu są jeden komin i jakiś taki dom, tu drugi komin, tu trzeci komin, tam jakaś świątynia. I oddaj mi moje itemy w ogóle stary. Czekaj, zobaczę co jeszcze mam od ciebie, ja sobie jabłko zjem. Jak to jabłko zjesz sobie? A ja co będę jadł? Śnieg? Dałem ci i masz to, ciesz się, że w ogóle ci oddałem itemy. Kość mi dał, kamidło najgorsze i To jest ziomek. Spodnie mi oddaj. Słuchajcie, Jack coś się zlagował i zobaczcie, kamera mu zaczęła padać, a ja go bronię, bo zombiaki nas atakują. Jack, oddaj mi mój miecz! Czekaj, ja już włączyłem kamerę! Stąd z powrotem, dobra, co się... A, miecz! Ja nie mam twojego... Dobra, mam miecza może. Zostaw mojego kumpla, wieśniaku. Masz miecza, chodź tu. Co to jest? Kliknij, aby wejść. Dobra, klikam, aby wejść. Right, right! O nie! Coś ty zrobił? Nie wiem, jest jakiś rajd. Wchodź tu do środka i zamykamy. Zostaw. Mapa, mapa! Mamy mapę! Jak my stąd wyjdziemy, jak we dwóch tu weszliśmy i... Cicho, słyszałeś? Tak, ale jak my stąd wyjdziemy, jak we dwóch tu się wpieprzyliśmy teraz? Przecież my umrzemy, widzowie. To już jest koniec. Przeczekajmy noc, błagam, przeczekajmy tu noc. Czekamy, widzowie, całą noc, aż będzie poranek i aż się stąd wydostaniemy. I nie wiem, jak cię wydostać. Ej, nie da się. Dobra, musisz wyjść. Ja pier... Kur... Ja pier... Widzowie, tą grę cało! Cały czas będą zabijać, co za gówno najgorsze, aż wiecie, pierdolę tą grę, no! Co się stało? Najbardziej zesrana gra na całym świecie to jest pierdolę Minecraft. Rozjebałem klawiaturę całym biurką, cały czas nas zabijam. W dupie to mam i nie będę 24 godziny tego nagrywał. Jack, o gówno! Opanuj się, ja też zginąłem! Masz do mnie dołączyć! Co za najgorsze, no co za szczyt jest. Jak no. Jaki to jest gówno? Ten odcinek, siadaj na dupie. Ja też zginąłem. Jak postanowimy w jakiś sposób się stąd wydostać i przeżyć, to możemy. Tu nawet jest jakieś zadanie zasrane do zrobienia. Powiem tak, widzowie, ja też zginąłem i to chyba 3 razy. Ja ten raz zginął, już rozwala, tak dalej. Wychodzę dopiero co z więzienia, a mnie na od razu. No co ja mam zrobić? Siadaj na dupie. I gówno wychodzisz, dzieci to oglądają, czy nie, dorośli mają to oglądać. Siadaj. Czego ty chcesz ode mnie? Przynajmniej ten jest normalny. Siadaj na dupie w tym momencie. Jak mi dasz nową klawiaturę. O i słuchawki się zepsuje. No co za gówno, no. Ja. Nie, on leżał na ziemi po prostu. Aha! Nie, no to da się włożyć, stary, no 2-4K maj! 24 godziny posrało kogoś do końca, nie? A, bo to są wymienne poduszki, ja, dobra. To zaś jaki gówniany... A klawiatury buduje, co za... Jakie to jest zesrane wszystko, ten sprzęt, to wszystko. A Minecraft miał być chillowym nagraniem, o, ja pierd... On co to... I sobie, on ra...
raz umarł, tylko raz i takie rzeczy robi, widzowie. To jest najlepszy content na świecie. Bierzesz nową klawiaturę w tym momencie i nie zostawiasz mnie w tamtym więzieniu, tylko mnie wyciągasz. Już ci daję. Widzowie, paczka od świętego Mikołaja. To jest chore, że się tak denerwała ta zasranego Minecrafta, to mi się teraz zaczęło. To jest chore. Stary, wiesz, że my nie jesteśmy w połowie odcinka nawet teraz, w połowie dnia, nie minęło nawet 12 godzin jeszcze. Nie, widzowie, powiem wam tylko tyle. Fart, że Jack zamówił więcej klawiatur, bo po prostu były na promocji. I tyle. Była po prostu jedna sztuka plus tam gratis czy coś, ja nie wiem jak to tam było. Mówi, a będę miał na 2 lata streamowania 2 klawiatury. Nie! A ta? Ja nie wiem co z nią dalej. Nie wiem, zostaw do kolekcji rozwalonych rzeczy obok fotela będzie leżało. Ja to zrobiłem tylko z jednego względu, żeby widzowie zobaczyli, jak w środku wygląda klawiatura. Bardzo dobrze, że ci pokazałem. Daj mi case'a na nową klawiaturę, żebym nie rozwalił. Czekaj, ja sobie bąbelki opykam do tego. Trzeba się uspokoić, bo i po to, właśnie po takim kontent weszliście na ten kanał. To jest to. Graj i masz mnie wyciągnąć. Dobra, wracamy do tego. Masz mnie wyciągnąć. Mam nadzieję, że trzeba chociaż godzinę. Jak ktoś masz kamizelkę bezpieczeństwa, tu zakładasz ją. Wiesz jakiego ona ma farta, że nie dostanie, bo jest nowy i dużo kosztował i całą moją podróż. Jak mu urwę, kurwa, kiedyś łapę, to super wyśmie, gdzie co. Ja już widziałem, że ty do niego. No i właśnie masz rację, ja to zakładam. Dla mojego bezpieczeństwa po prostu. I jak coś, jak się w ścianę. No i większej metki nie ma! Taką metkę! Większej metki do kapoku, co to się pompuje na wodę? Ja nie tego uroba. To jest tragedia. Ale co to za metka jest w ogóle? Dobra, siadaj i masz wyciągnąć mnie z tego gówna, który ty mnie wsadziłeś. Dobra, wytrzymamy to. Nie wytrzymamy nic. Widzę cię! Dobra, już. Boże, mój patrz! Dzień dobry, konsetę. Pomóc? Halo, w czym mogę pomóc? Tak jest. Oczywiście, tak. Rozjechał panią autobus? W razie czego zakładaj to. A co z autobusem się stało? W razie czego zakładaj to. Tak. Genialno. Stary, i oczy będę miał zabezpieczone? No dobra. Ten, wieś jak zwoli, że mamy wracać do gry. Wracaj. Dobra, dzięki G. Dobra, widzowie. Dostałem zabezpieczenie psychiatryczne od Mr. G, żebym sobie krzywdy nie zrobił w razie czego, bo ja myślałem, że Minecraft to jest naprawdę chillowa gra, ale... Taki mnie strzela, to jest niesamowite. Powiem wam tak, widzowie, ja postaram się doprowadzić Jacka do końca tego odcinka, tak? W sensie doprowadzić, pomóc mu, żeby przetrwał, bo to jest ciężkie przetrwać samemu w tak trudnych warunkach. Ja pierdzielę, dobra. Ja jestem już uśmiechnięty, wychillowany, może mało jadłem. Chillera kompletnie, stary, utopia. Te, w ogóle teraz, stary, ja mam takie zadanie dla nas. Weźmy się rozdzielmy i zacznijmy szukać, ogólnie rzecz biorąc, co tu się w tym mieście dzieje, bo jest jakiś rajd, najazd jest, który miał się już dawno zakończyć, się zlagował. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle. Powodzenia w poszukiwaniu. Zaraz wraca. Tu coś jest. On jakiś artefakt stary nosi. On odgania złe potwory. Co? Artefaktem odgania złe potwory jak ksiądz egzorcysta stary. Co jest? Ej, ten egzorcysta, chodź tu. Oddaj tą fiolkę, ja też to chcę. Aha, poczekaj. On idzie, mamy iść za nim czy nie? Ej, dobra, czekaj, zostaw go w spokoju. Włazisz mu na chatę, ej. Ej, co się tam dzieje w środku? Ej, co to za hałasy dziwne? Wyłaź to. Co ci zrobił? Łapa mnie za tyłek, stary! Tu są przyciski! Ej, w sumie, stary, zasłużyłem na to, żeby tak posiedzieć chwilę. Ja se wychilluję, posiedzę, a ty idź zobaczyć, co tam się dzieje, naprawdę. Lecę, ty sobie siedź, pogadaj, a ja się rozejrzę. Nie pomaga. Dobra, widzowie, powiem wam tak, ja muszę rozejrzeć się, co tutaj w tej wiosce jest grane. Co to są w ogóle za znaczniki tam daleko? Wieśniak wokół mnie, ja chilluję, medytuję, a wieśniak wokół mnie chodzi z tym knydlem. Nie wiem, gdzie on mi wsadzić, to ja zwalam. Jezu! Idę z... Nie, ja się nie dam knydlować na odcinku. Tragedia. Masakra najgorsza, dobra, widzowie. Powiem wam tak, ja idę się też bawić. Dobra, trzeba przeszukać te domy, bo po coś tu jest. Ej, Jack, spójrz na mnie. Mam tylko jeden skok, żeby trafić do tej małej wody. Dawaj! Uwaga! 3, 2, 1. Sturlałem się! Zahaczył o wszystko, co się dało po drodze, tylko nie trafił do dziury. Dobra, chodź ze mną. Nasze przeszukiwania nie dają skutków czy tam efektów, jakich chcemy. Czekaj, bo ja jestem durna pała! Bo ja... Jack! 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 Ja miałem książkę! Weź tą książkę szybko, stary! Masz ją wziąć! Tam było coś napisane, jakieś zadanie! Dobra, jedna zasada. Ty idziesz spać do domka wieśniaka, który ci robił dziwne rzeczy, a ja idę do drugiego i zasypiamy. Trzeba mu odebrać tą książkę! Ale masz jakieś mocne zbroje? Bo on ma moją zbroję! Ten ham najgorszy! Jakie on ma mocne ciosy? Nie, stary! Mnie tu nie ma w grze w ogóle, ja muszę dojść do ciebie! Widzowie, ja nie wiem, co się dzieje, ale jeżeli nie da się go zabić... Jest! Jednym uderzeniem drewnianym mieczem! Stary, mam wszystko, mam! Chodź tu do mnie i widzimy się za chwilę, widzowie, w takim razie, bo to jest epickie i przeczytamy razem, co jest w tej książce.
takim razie, stary, po pierwsze, trzymaj tą zbroję, chodź tu. Wiesz, co jest najgorsze? Że zombiak ją nosił, śmierdziel, który już ciało mu się rozwala, tak dalej, on to nosił. On to nosił, ekipa to nosiła i on to nosił, co się dzieje? A, chodź przeczytać książkę. I teraz tak, jest jeden dom, w którym nie byliśmy i tam przeczytamy dokładnie, o co chodzi. No bo Adam Prus? Czekaj, on tak napisał? Adam Prus? To był Bolesław Prus kiedyś. Dobra, to ja źle powiedziałem, Adam Prus. Chodź tu do środka. Ow, stary. To jest księgarnia, w sensie biblioteka. Czytam coś epickiego. Na szczycie góry lama złodziejaszek. Nie baw się w żadną z jej igraszek. Ta lama okropna złoto ukrywa. Wiem, że od środka coś do drogi cię już wzywa. Stary, to jest zagadka. Jakaś lama? Tak, Adam Prus lalka. Chodzi o to, patrz, otwórz, zobacz. Co jest? Co jest? Co się stało? Usiadłeś na mnie! Jak? Jak ja to zrobiłem? Ja nawet nie wiem, jak ktoś hot dog siedzi na gorylu. Na barana mi wszedł. Na pewno, stary, nie możemy się bawić żadnej igraszki lamy i tak dalej. Ta lama okropna złoto ukrywa. Czyli musimy i zdobyć złoto. Wiem, że od środka coś do drogi cię już wzywa. Czyli gdzieś... Sorry. Gdzieś jest tu wejście do piwnicy. Ty coś widziałeś na samym początku. Kojarzysz? Wejście do piwnicy, ale skąd wiesz, że do piwnicy jest wejście? Golem, uciekaj! No tak, zwalamy. Stary, pamiętasz, że jak szliśmy, to były jakieś niki w ziemi i tak dalej? Pamiętasz to? Tak! Tak, tak, tak! Gdzie tu jest wejście? Gdzieś tam, w lewo! Czekaj, tak? Nie. Co za gnój mnie goni, za sram. A to ty. Ej, tu jest wielki go... Jest! Chodź tu! Stój i nie wsiadaj na razie, chodź tu! No jestem! Gdzie? Nad tobą! A, no złaś! Patrz na to! Ej, tam coś jest schowane, stary! Czekaj, ja wsiadam do niego i płynę. Czekaj, dam ci znać może, albo dobra. Ja płynę za wami. Pole marchewkowe! W takim razie, widzowie, wszystko mamy zebrane, marchewki i tak dalej. Tu są jakieś dziwne psy, tutaj nic nie ma, więc mnie to nie obchodzi, co tam jest, mnie to nie interesuje. Spadamy stąd. Ej, G, bo w ogóle ja mam książkę, co nie? Właściwie to już jej nie ma, bo ją zostawiłem jak głupi. Ale czy coś jeszcze było oprócz książki, co znalazłeś? No ja mam jedynie co, miecz, skałę, drzewo, kość, co mi dałeś, marchewkę i mapę. Gee, masz mapę i nic nie mówisz? A, no mam, no. My jesteśmy, nie wiem gdzie, ale jest X jakiś. Masz, dam ci ją, masz. To jest arktyczne pole, na którym byliśmy na początku, albo to jest to miejsce, gdzie teraz się znajdujemy. Jezu, to jest genialne, widzowie. Patrzcie teraz na to. To coś, co jest przede mną, to jest ta woda. Pokazuję palce, bo na mapie. To jest ta woda przede mną, czyli cała mapa i lama znajduje się na wierzchołku góry, która jest gdzieś tu, albo tam w tamtym rogu. Trzeba tam daleko bardzo iść. Więc w takim razie czeka nas sroga wycieczka na górę i będzie. Po całej godzinnej podróży w prawdziwym życiu udało nam się dojść na epicką, wielką górę. Zobaczcie sami, jak to wygląda. I tak, widzowie, zobaczcie na to, na ten widok, jakie to jest straszne, że tam na dole ze złotą zbroją lata zombie, stary. Skąd on miał na to siano? Tam jest lawa na dole. Dobra, stary, ja ci powiem tak, jesteśmy na szczycie góry. Chodź tutaj, bo tutaj jest coś dziwnego. Jeden z wieśniaków przygotował dla nas coś dziwnego, patrz. To jest parkour, stary, czerwony dywan. O, coś strzela. Ej, bo jest noc! W takim razie dziś szybka zasada! Kto na końcu ten wygrywa? Co? Ja uciekałem, bo on do mnie strzelał, ten ziomek! Idź sam, ja go ja go ściągałem! Zabił cię! Stary, dobra, to ja przechodzę powoli i w takim razie, albo czekam na cię, stary, nie, więc ja się postaram pokonać w jakikolwiek sposób ten parkour oczywiście. On trzyma kciuki, bo mnie słyszy oczywiście. Mam jakieś drabinki do pokonania. Jak to się... Tak? Jezu. Jedno życie i mnie zabił. Nie! Dobra, ja wejdę tam, stary, i ja to wykonuję w tym momencie. Albo gorzej, stary, jak będziemy musieli poczekać do dnia, bo może być tak, że potwory nam nie dadzą wejść w nocy. Może nie można tam wejść w nocy, przecież różnie to bywa. Lama, przecież wiesz, ona się ukryła w dobrym miejscu, w takim, gdzie ciężko dojść. A ty myślisz, że o, w nocy normalnie tam pójdziemy. No to też prawda, dobra, czekamy na dzień, w takim razie damy sobie czas i dojdziemy tam na spokojnie i zrobimy to jeszcze raz. Widzowie, jesteśmy w takim razie na szczycie góry, po śmierci, po wszystkim czekaliśmy, aż dzień się pojawi, więc mam nadzieję, że teraz to się uda. Czyli idź pierwszy może, ja jestem tragiczny. Dobra, dobra, widzowie. Uuu, jak blisko. Powiem wam tak, pełne skupienie i może się to uda. Ale jak ja mam wejść na drabinki boczne? To nie ma szans. Po wielu męczarniach, po tej zasranej grze trzeba iść po tym czerwonym. Nie? Które się da, to jest jakieś szkło, to jest po linii. Ja nie wiem, stary, ile prób nam zajęło, żeby to wykonać, ale już nawet widzom nie będę mówił. Jest! Mamy to. Nie! Stop!
Stój, nie skacz, nie skacz! Za późno! Stary, okazuje się, że to jest fake, tam są szkła niewidoczne. Czekaj, wejdźmy od tej strony, bo już jesteśmy blisko. To jest oszustwo, tyle godzin! Tyle godzin zmarnowania, tyle dni w Minecrafcie. Już nawet mi się nie chce, widzowie, to, że poza kamerą było więcej nawet słów niż tutaj, więc dziękuję. Powierzcie, było. I czy my mogliśmy tak od początku pójść po prostu sobie? Dobra, nieważne, widzowie, tak czy tak, udało nam się tutaj ogarnąć. Doszliśmy tutaj na koniec i co teraz? Czekaj. Tu jest stary jakiś... O! Czekaj, ja nas wezmę. Weź sobie wagonik jeden. Jedź teraz do przodu. I jazda. Wow! Jedziemy! Woo! Tu jest jakieś wejście. Jakaś góra. Oni są uwięzieni, stary. O, zobacz! Czekaj, lama złodziej! Boże, widzowie, ile lat, ile dni, ile życia zmarnowanego, żeby znaleźć lamę złodziejaszka. Lamo, Boże. Tutaj skrzynia jest. Poczekajcie, widzowie. A, co? Totem? Ej, stary, zdobyłem Totem of Undying, Totem Nieśmiertelności i Kryształ Końca, End Crystal. Lama jest tutaj, item jest, Mr. G też już jest tutaj. Trzymaj to w ogóle, masz jeden totem i drugi totem. Jak? To ile tam było totemów? 4! Co ty gadasz? Ej, a sprawdźmy, czy da się je dać do ekwipunku naszego. Jest! Ale co to daje, że mam 2 totemy w ręce? Ej, i mam porcję niewidzialności! Czy my bierzemy lamę i idziemy stąd z nią do naszej chaty? Masz linę, żeby ją wziąć? Tak. No to dawaj, bierz ją. Mam nadzieję, że uda nam się to przeżyć. O! Stary, tu są złote te! Złote marchewki, żeby karmić lamę, stary, i ten. Fire Church, obsydian, miecz złoty, złota łopata, wszystko złote, najlepsze. Dobra, leć z nią i musimy, stary, spowodować, żeby przeżyła jakkolwiek. Fajnie by było ją zabrać do domu, widzowie, a to jest genialny element, dlatego że teraz na tym etapie odcinka idziemy do domu zobaczyć, co tam się dzieje. I wtedy, kiedy będziemy już w domu sobie odpoczywać, zrobimy jedzenie z Minecrafta w prawdziwym życiu, więc widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, muszę uciekać szybko, szybko, dawaj lamo! Uważaj plecy, uważaj! Zostaw lamę i chodź tu. Chciałbym! Dobra, widzowie, ja odzyskałem item Mr. G, wchodzę do domku, zamykamy się, zamykaj to. Jezu, w końcu! I teraz robimy, stary, jedzenie z Minecrafta w prawdziwym życiu, tylko że jeden z nas musi grać, a drugi to przygotuje, więc widzowie, zaraz się widzimy. Moi kochani, jest godzina 19 prawdziwego życia, co oznacza, że jesteśmy strasznie głodni i musimy teraz odnaleźć jedzenie, które skonsumujemy. EG, to jest nasze zadanie na teraz. Okej, czyli musimy znaleźć jedzonko, a to będzie dosyć trudne, bo ja kilka razy zginąłem, wszystko pogubiłem kompletnie, mam całkowicie pusty ekwipunek. Jest coś takiego, że G jeszcze nie wie, ale to, co znajdziemy do jedzenia, przygotuję mu w prawdziwym życiu, przynajmniej postaram się, zajmie to kupę czasu, ale będzie warte. Kupiłem część produktu, no ale nie będę wiedział, co on będzie chciał. I co znajdziemy? Znalazłem, stary, jakąś skrzynię tutaj, na górze, na drzewie. Co? Poczekaj, idę tam. Co się... Jak? O! 2 steki! Stary, ktoś tutaj sobie ukrył 2 jedzonka. Patrz, bo ktoś mieszkał w tym domku, nie? My wbiliśmy do niego na chatę i on pewnie zawsze uciekał przed zombiakami i szkieletami i tak dalej i sobie tu schował jedzenie, żeby mógł się ukryć, nie? Ej, nice! Zarobiście, stary! Co jeśli ten gościu ukrył sobie więcej takich skrzynek? Ej, to jest dobra opcja, więc ja w takim razie chyba po prostu sobie zjemy to jedzonko. Dalej jest kolejny chest! Dobra, widzowie, patrzcie, ja mam mało życia, więc już czas na zjedzenie mojego steka wypieczonego. Nie! Co nie? Trzeba było czekać, o nie! Stary, to się przyda na misji i tak dalej. A w tym czasie ty ogarnij w ogóle, co tu się jeszcze dzieje na tej naszej mapie. A ja zaraz wracam, bo muszę załatwić jedną rzecz na dole. Muszę iść do kibla. No dobra, leć do kibla, ja lecę po kolejnego chesta. Ciekawe, czy tam dojdę. Chodźcie ze mną. Widzowie, on o tym nie wie, ale jest jedzenie w prawdziwym życiu, tak jak mówiłem. Mam nadzieję, że Mr. G tego nie słyszał wcześniej. Albo nie skumał, że w prawdziwym życiu. Biorę patelnię i smażymy steki z mięsa. Zaczynamy w takim razie gotowanie i wracam z efektem końcowym, bo pierwsze są steki. A na szczęście je kupiłem, bo kupiłem masę rzeczy. Ej, dobra, zobaczcie, są steki gotowe. No, stek jak stek oczywiście. Ej, w ogóle Jack poszedł do łazienki, a nie ma go już z parę dobrych minut. Co on tam w tej łazience robi? Czy on się kąpie, czy co? God damn it. Dobra, czas na niespodziankę. Hello! Dlatego zjadłeś steka! Chciałem ci dać w prawdziwym życiu steka! Z prawdziwego życia normalnie! Z prawdziwej krowy! Uuuu! No stary! Bo to jest jedzenie w prawdziwym życiu! No nie przygotowałeś się niespodzianek, ale takie... Przepyszne! Takie coś można jeść. Ja to zabieram sobie. Weź talerzem, ja tu co mam talerze. Przepraszam! Dziękuję! Jaki pyszny steak! Od razu w prawdziwym życiu napełniły mi się serduszka. Czekaj, skoro ty dałeś mi jedzenie w prawdziwym życiu, to ciekawe, co w tym czeście będzie. Stary! Jeden, jedyny tort!
bifteka mogłeś przygotować. Torta, nie ma szans. Kurde, no dobra, to prawda akurat. To jest nierealne, że przewidzisz takie rzeczy w ogóle. Że w Minecraftie jest 15 jedzenia. To jest strasznie dużo. Dzi, potrzeba coś rozkminić w tej grze. Weź te potwory zabij czy coś. Ja w końcu się nie wyścigałem, bo tego steka robiłem. Zaraz wracam. Dobra. To tak serio, kupiłem wszystkie. No z 20 itemów jest. Nawet mam starą rybę. Wszystko. Patrzcie na to. To jest ciasto w prawdziwym życiu z Minecrafta. Wszystko przeknie, co do jednej rzeczy. Hello baby! Co jest? Mam nadzieję, że nie! 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 Dawaj, ale to napujemy. Ciasto z Minecrafta w prawdziwym życiu. Jakie epickie, piękne, stary. Stary, co wygląda podobnie, z kwiatami są w ogóle. O, czekaj, bo to przerwałem. Właśnie to jak ser wygląda, nie wiem o co w tym chodzi. Co jest grane, widzowie? Ja powiem szczerze, że miałeś farta akurat, że trafiliśmy na to, bo ciężko jest cokolwiek w ogóle z Minecrafta przygotować wcześniej i wątpię, że miał cokolwiek jeszcze. Ej, stary, ja tak mogę się nażreć na koniec. Aha. O Jezu, przepraszam. Wyjął z papierem, że widzowie. Smacznego, widzowie, am. Tylko teraz sprawdźmy, że z tym to zostaje. 3, 4. U ciebie. Do 3. Aha, możesz wybrać, bo wygrałeś. To do ciebie. Tak? No, już Jezu, do kotleta. Ja nie mogę cukru, bo już wiecie, poprzednika. Ja mogę. Prawie nic nie żarłem cię oprócz śniadania 700 kalorii. Ja pierdzielę, jakie to jest dobre. Ja to zostawiam, bo jak mam tu spędzić noc, o, to grubo będzie. Ej, wiecie co? Mogłem sobie przynieść wszystkie rzeczy tutaj, serio. A ja głupio łażę na dół. Ale w sumie niech będzie. Widzowie, róbcie szoty, pierwszy test sernika z mięsem wołowym do burgera. Okej, pyszne. O Jezu, jakie dobre. Bo to jest słodko-słone, przecież to jest wypas. Jack, ty nie jedz, stary, bo ja zjadłem w tym momencie marchewkę. Dobra, biegnę. Tylko umyj ją, jak ją masz. Ale się nabiegam. Dobrze, że ty grasz przynajmniej w grę, to nie przerwiemy. Dobra, sprawa jest prosta, mówił o jabłkach? Marchewka. Jabłko też znalazłem! Ej, bo latają smoki, co ty nie mówisz? Co lata? Smoki! Nie, no ja idę do domu się schować, ja to pierniczę. Ja nie zamierzam już umierać. Dobra, także tak, idziemy z tym. Marchewka! A gdzie jest jabłko? Ale co znalazłeś? Powiedziesz marchewkę? Bo marchewka już była! Aha! No! Czego jeszcze życzy sobie? Ja! Patrz, o, skrzynia jest! Ciasta! Jezu! Do sklepu lecisz, stary! Ten chłopak mnie wykończy, powiem wam tak. A, on słyszy. Dobra, przepraszam. Idę. Co on powiedział, że ja go wykończę? Że ja go wykończę? Dobra, wracam za 10 minut. Dobra, Jack pewnie jedzie do sklepu po ciastka. Oczywiście, że tak. A wy zostawcie subskrypcję na tym kanale, bo będzie więcej takich epickich odcinków z grami. Godzinne odcinki, pełno kontentu, pełno rozpierdzielu, będzie mocno. Sobie, w momencie kiedy ja mam gruszki, jabłka, pory, ziemniaki, bataty, ciastka, wielkie ciasta, mięso świńskie, mięso z kurczaka, rybę, zepsutą rybę, to nie ma szans, żebym czegoś nie miał. Twój stary wrócił z mlekiem, tylko że po jednej minucie, bo kupił wszystko! Serio? Let's go! Mam nadzieję, że jedziesz miał całego kurczaka, bo już mi się mięsko nie chciało. Mam odjedę, ale patrz, ofensuję ciastko tu w grze. Pyk, dwa ciastka zjadłem. Czemu mi nic nie dałeś z tego jedzenia w grze? Sam! Dostaliśmy dwa? Nie wiem, jakim cudem, ogóle, a ty zjadłeś wszystkie. Daję ci tak. Niech cię zabije, ej, zabijacie. Nie, bierz je, ja dwa wziąłem, zjadłem. A, uciek, o nie! Jacku, zagadałeś mnie, chamie najgorszy! Widzowie, przecież on, przez niego zaraz zginę. No, moja wina, życie jest ciężkie. Dobra, ej, widzowie, zobaczcie, jaki piękny zachód słońca. Albo wschód, jeden grzyb. Przepiękne widoki. Jesteśmy w fabularnym jakimś trybie, w którym dzieją się dziwne rzeczy i na tej mapie jest bardzo dużo ukrytych rzeczy, więc teraz G, chodź tu, robimy naradę, siadaj. Chcę zbudować łódkę i popłynąć, więc potrzebuję drewna. Dobra, widzowie, trochę jest wykopanych tych drewienek, nie za dużo bym powiedział, ale stworzymy z tego łódkę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale z Jackiem byliśmy w łódce i tam płynęliśmy pod taki kartel, gdzie się wchodziło w dół. Ja sprawdzę, co tam jest. Uważam, że tam mogą być naprawdę ukryte skarby. Po pewnym czasie udało mi się stworzyć, jak widzicie, łódkę. Ta łódka pływa, śmiga, bangla jak trzeba, więc ja idę sobie zobaczyć, co się w ogóle dzieje na tym posranym świecie Minecrafta. Popłyniemy sobie. O, konie się całują, świnia patrzy. No rewelacja, słyszę, że dzi coś tam mu nie wychodzi, ale coś tam robi ciekawego. Ale krzyczy tak, że go słychać tu. Jako sąsiad, ja uważam, że takie krzyki nie dadzą nic dobrego w życiu. Ja to w ogóle nigdy w życiu bym tak nie zrobił. Widzowie, powiem wam tak, przeszedłem kawał drogi i dochodzę do tej naszej wioski. Zobaczcie, jak ona jest spora. Sprawdźmy, czy ktoś tutaj jest. Jest nasz ziomeczek! Co tam robisz? Co tam wyczyniasz?
Wypsywają cię z kartelu! Masz iść pod wodę, szybko! Co, mam iść do kartelu? Gdzie do kartelu? Czekajcie, okej, czyli tam może gdzie była ta rzeka pod wodę, bo tam było coś tam, że nie ma kartelu, coś tam. No jaka głupia zmyłka, w ogóle jakie to idiotyczne jest, nie? Że napisali, że nie ma kartelu, a pewnie tam coś jest. Musimy odrodzić życie i let's go, przyczekujemy, aż będzie dzień. Idę spać. Dopłynąłem gdzieś jednak, ta mapa jest po stradach, kto co stworzył? Ej, przypadkowo, nie wiem co tu się dzieje, 24 godziny spędzamy na jakiejś wyspie, gdzie jest bardzo dużo dziwnych rzeczy. Zobaczcie, jest jeden statek, tu też coś jest i tu jest ktoś, jeżeli nie, to wchodzę. Ile łódek! Parówczak wchodzi na wyspę. Co tu jest, łóżko? To jest statek, którego nikt nie chroni, dlatego że nic nie ma. Dobra, wychodzimy stąd, płyniemy. Zjem se ciasta. Dobra, muszę znaleźć ten kartel. Tamten ziomek mi powiedział, że czekają na mnie w kartelu. Ale gdzie on był? Jest, w końcu znalazłem. Królisz siedzi w łódce. Z królisiem płynę, nice. To jest najlepszy dzień w moim życiu. Pływam z królisiem w łódce. Tutaj nic nie ma, nie kartel. Oczywiście, że tak, że to jest kartel. Słuchajcie, ja dużo oglądałem filmów o mafii. Dużo jakichś takich, wiecie, mocnych seriali. I ja wiem, że takie coś to jest tandetna podpucha. I tutaj przyda się zrobić porządek. Przyda się zrobić porządek. Więc wbijamy i robimy porządek. Wróciłem silniejszy. Macie przesrane jeden z drugim. Kompletnie mam w dupie, co tu się stanie. Zostaniecie rozpieprzeni na miazgę. Dobra, nie no, widzowie, wracam do domu, niestety ja tego nie zdobędę, widzowie. Ja się kompletnie do tego nie nadaję. Mamy czas, żeby wrócić tu w nocy. Obiecuję, że wrócę silniejszy. Mr. G, idę do ciebie, bo ja nie zamierzam tutaj nic kompletnie więcej robić. Wracam do G. Dzień dobry, co tu się dzieje? Co to jest za biuro jakieś? Czy to jest jakiś lekarz, dentysta? O co tu chodzi? Dzień dobry, ja nie wiem, co tu się dzieje. Ja tu tylko pracuję. Miło pana poznać, kim pan jest. Jak to kim jestem? Mr. G, o co tu chodzi? Ja tu wszystko sprawdzam. Wszystko, proszę dać klucze do wszystkiego. Wszystkie drzwi są otwarte, może pan wchodzić gdzie chce. Tylko proszę mnie jebić, proszę. Dobrze, nie będę bił, mam tu miecz porządny, ale nikogo nie będę bił. Ale zrobię tu porządek. Co tu jest grane, widzowie? Co to jest? Kim wy jesteście i co tu robicie? Jak to kim jesteśmy? Jesteśmy kartelem. Bierzemy brudne pieniądze, robimy różne nielegalne rzeczy i wszystko, co nam się podoba. Jak to wszystko, co wam się podoba? O co tu chodzi? Czemu tu marchewki są? Czekajcie, zbieram je. Ja tu od dzisiaj rządzę. Coś ty zrobił? To marchewki z chemią. Nie jedz ich, one są trujące. Będziesz miał jakieś halucynacje. Co nie jedz ich? Ja będę tutaj szefem teraz w tym kartelu. Jemy marchewki, ja przejmuję kartel. Ja jestem od dzisiaj tutaj szefem. Zbieram wszystko, co się da. Ale proszę pana, proszę nas tylko nie bić, błagam. Nasz szef odszedł jakiś czas temu i nie możemy sobie poradzić. Proszę, niech pan nam jakoś pomoże. Ale z czym trzeba pomóc? Co jest grane? O czym ty mówisz w ogóle? Po prostu jesteśmy w podziemiach i panoszą się pająki. Trzeba je wybić. Jak pan je wybije, będzie pan naszym szefem, obrońcą, najsilniejszym ze wszystkich. Ja nie zabiję pająków. Ja każdego pająka zabiję. Ja się nie boję żadnego pająka. Gdzie one są? Proszę, niech pan idzie do przodu i po prawej stronie. Cały czas one nas atakują. Chill, młody, chill. Będziesz się ode mnie jeszcze uczył. Będzie sprawa załatwiona, a ja będę waszym bossem. Co się patrzysz? Co się patrzysz? Powiem tak, nie wiem, gdzie są te pająki. Gdzieś je cały czas słyszę. Nie wiem, czy wy też je słyszycie, widzowie. Patrzcie, to jest zamknięte. Jakieś mięśniaki pilnują tego. Tutaj mam jakiś bobów budowniczych. Ile jest tu marchewek? Co jest grane? Okej, oni produkują nielegalnie marchewki zwykłe i złote, chemiczne jakieś. Co jest grane? Chyba stąd dobiega ten dźwięk. O kurde, tu są pająki, a! Ze trzy to były na pewno te pająki. Dobra, mam pomysł. Skończę ich żywot, wylewam lawę. Zdychają. Dobra, mam nadzieję, że to załatwi problem. Że będzie już teraz easy. Ja idę im powiedzieć, kto tu rządzi. Pamiętaj, ja będę tu szefem. O czym pan mówi? Ja tu tylko pracuję. Wiecie co, panowie? Ruchy, ruchy, bo dzisiaj ja tutaj jestem szefem. Ja jestem bossem. Pająki są pokonane. Ja tutaj was będę pilnował. Ja przejmuję ten interes. A wy pracujecie od dzisiaj dla mnie, na moje konto. Naprawdę pan je pokonał? Matko jedyna! Jesteśmy bezpieczni. Tylko błagam, daj pan jakąś podwyżkę. Oczywiście, dla swoich ludzi zawsze dam podwyżkę. Ja dbam o swoich ludzi. Nie pozwolę, żebyście głodowali. Jest bardzo ważna rzecz, o której pan musi wiedzieć. Co? Jaka rzecz? O czym ty mówisz? Jak pan pójdzie na wprost, to tam jest rodzina, którą by przedni szef złapał. No, jakby to powiedzieć, warta jest bardzo dużo pieniędzy, bo to rodzina jakiegoś prezydenta czy króla, nie wiem. Powodzenia, szefie! Co? Rodzina jakaś zapięta? O czym wy mówicie w ogóle? What? Jaka rodzina? Gadaj, co to jest grane tutaj w ogóle, chłopie! Ja nie wiem, ja tu tylko pracuję.
Ten gość jest odklejony, on tu tylko pracuje. Panowie pakerzy, ja jestem od dzisiaj tutaj szefem i wy macie się mnie słuchać. Tak jest, szefie. Nie tak panu, panu. Bardzo panu dziękujemy, jesteśmy wolni. No oczywiście, że jesteście wolni. Zawsze byliście wolni, teraz też jesteście wolni. Tylko, że pod moją władzą, no wiadomo. Wpuścić mnie tutaj, w tym momencie. Pan tutaj nie może na razie wejść. Potrzebny będzie PIN. Jaki PIN, o czym ty gadasz? Dobra, zresztą nieważne. Ogłaszam wszem i wobec. Ja jestem od dzisiaj tutaj szefem. Przyjmuję ten kartel. Pracować, pracować, nie stać. Let's go. Dobra, gdzie jest ta rodzina? Czy wy to widzicie? Kobieta 100 dolarów, chłop 70, Framboy 200, Jack Frost 2137 dolarów. Kim wy jesteście? Co tu jest grane? Jak to jest, co tu jest grane? Przecież zamknęli się nas, jesteśmy niewolnikami. Jak chcę do domu, do mamy, do tego, wypuśćcie nas. Jak to mamy was wypuścić? O co tu chodzi? Złapaliście nas, żeby nas sprzedać. Dziwna sprawa. Dobra, siedźcie na razie tutaj. Ja was nie wypuszczę, bo może wy coś zrobiliście złego, jesteście w więzieniu, nie wiem. No wiadomo, w kartelu jesteście zamknięci, to w mafii. Więc pewnie, no nie wiadomo, jak to tam bywa. Jaka plantacja! To jest najlepsze, co widziałem! Witam na moim polu! Ja jestem tutaj szefem! Let's go! Ile tu jest pracowników! Przecież to było moje marzenie, mieć tak wielką firmę, tak wielką produkcję czegokolwiek, żywności, marchewek, i jestem szczęśliwy! Zostałem rolnikiem! Co ja gadam rolnikiem? Szefem rolników! Nice! To nielegalnie! I jeszcze goblin! Gobliny są po naszej stronie! Wiem, że miałem grać w Bajna, ale ja szukam Mr. G, a jego nigdzie na całej mapie nie ma. Idę do jego pokoju zobaczyć, co on w ogóle wyprawia. Dobra, powiem wam, widzowie, tak. Jestem szefem kartelu i Jack nie ma prawa się o tym dowiedzieć, bo jak po pierwsze się dowie, wkurzy się, będzie chciał mi to zabrać. Jest poza tym 2000 dolarów warty. Ej, Jay, co ty robisz? Co? Gdzie ty jesteś w ogóle w grze, stary? Co? Gdzie ty jesteś? Co ty odwalasz? Ja cię znaleźć nie mogę, nigdzie nie odzywasz się, co się ale dzieje? Ale włączył się przystanął. Człowieku, półtorej godziny, ja czekam, co? Leżę. Dobra, wypocząłem, ale co ty wyprawiasz? Co? Nieważne, co mi wyprawiam, stary? Ja sobie gram, jest mapa, rozdzieliliśmy się, a ty właśnie mi do pokoju patrzysz, gdzie ja jestem. Nieważne. No ale to co, możemy się złączyć z powrotem? Mam statek ze złotem, bo znalazłem i chciałem ci powiedzieć. A ile te złoto jest warte, stary? Stary, nasze zbroje żeśmy rozwalili typu, które pilnują nam. Tego złota, bo ja nie potrafię. Z tym łakiem, pomóż mi, proszę. Dobra, mam propozycję. No. Spotkamy się w domku. No. Ale on się nie pytaj i za godzinę... No daj mi tą godzinę, chociaż półtorej. Dobra. Jo, pierdziele, nie wiedziałem, że się tak wkręcić. Ludzie. Dobra, Mr. G coś ukrywa na 100%. Zakrywał monitor. Ostatnio jak mi przyłapał na rozwalenie jego telefonu na jego filmach, to samo robiłem. Więc jest jakaś lipa. On coś robi. A, że jest taka funkcja, że będę wiedział, gdzie jest po koordynatach. Idziemy go śledzić w takim razie. To jest nasza misja na teraz. Ha, ha, ha! W końcu coś się dzieje, zasrane statki. Uwierzcie mi, mam już dosyć. Jest późno, jest ciężko, ale warto. Pamiętajcie, są najmocniejsze filmy. Zostawcie łapkę w górę, suba na tym kanale. My się nie poddamy, 24 godziny. Ja będę jeszcze spędzał noc, a mam bardzo mało życia. Prawie zauważył. Ale lepsze jest to, że gada, że o, znalazłem złoto. On jest warty 2000 dolarów, żeby tam go wsadzić. No to co ja będę... Złoto jakieś brał. 2000 dolców! Przecież to na złotówki to jest 10 tysięcy! Ej, widzowie, już jestem na tej wyspie. Słychać Mr. G wszystko, co mówi. Włączył mikrofon i wszystko z powrotem, kiedy wszedłem do niego, nie włączył. Zbierają, widzowie, oni zbierają te marchewki sami. Jakie marchewki? Co się dzieje? Co jest? Całują się z boczki! Z boczki to są! Co mnie ominęło przez te półtorej godziny, są z boczki i marchewki? Jest jedno wejście na tej mapie! Tam, gdzie było napisane, nie kartel, coś takiego! Jack gada coś o złocie, nie? On jest warty 2000 dolarów. Widzieliście na rozpisce? Chłopczyk był warty chyba tylko 70? Jack 2000. Ej, co jeżeli to jest podpucha i on mnie chce do pułapki zwabić i teraz mnie sprzedać za 2000? Co on robił? Co się dzieje w tym odcinku? Idę do recepcji pogadać. Chwila. Jakiej recepcji? Trzeba wprowadzić poważne zmiany. Tutaj stoicie, opierdzielacie się. Uwaga, panie recepcjonisto. Co? Ja tu tylko pracuję. Ma recepcjonistę normalnie? Proszę powiedzieć wszystkim, że mają zwiększyć tempo pracy. Zbieramy szybciej marchewki, rozstawiamy towar po skrzyniach, szukamy tutaj miejsca na eksport, sprzedajemy marchewki, zatrudniamy więcej ludzi, przeginamy pałę całkowicie jak się da. Sprzedajemy wszystko, zarabiamy miliony. Ale nie możemy przegryźć pały, bo to jest nielegalne, proszę pana. Robimy też chemiczne marchewki złote, które dają energię ludziom. Proszę na to uważać, proszę pana szefa. Jak to się mówi? No, kierownik.
kierownika. Jakiego kierownika? Szefa, bossa kartelu. Boss kartelu jestem, a nie. Ej, widzowie, stało się coś dziwnego. W sensie, u Mr. G macie to na kamerze, bo nie włączyłem nagrywania, ale dotarły do miejsca, gdzie go widać, słychać i wiem, że tu jest jeszcze, patrzcie, a to jest Króliż w wódce. On przechowuje jakichś ludzi i każe im zapieprzać za marchewki. Nie wiem, co tu się dzieje, ale wiem, że napis nie kartel to oznacza bardzo złą rzecz i wchodzę tu. Dobra, panowie, zabawa się skończyła w tym momencie i ja chcę wejść do skarbca, sprawdzić, co tam jest. Ja jestem bossem kartelu, ja jestem szefem i ja tu rządzę. Dobrze, proszę pana, przycisk za mną, proszę go sobie wcisnąć i pan może wejść. Pan tu rządzi. No właśnie, i tak ma być. Wchodzimy. Ile mamy tu złota? Co jest? Jestem najbogatszy na świecie. To jest szczyt. Ja myślałem, że firma, fabryka, która produkuje marchewki, to jest max, co tu można mieć. Nie. Fabryka produkująca marchewki? Ja mam skrzynię złota. Złoto znalazł, a ja muszę na statki chodzić. Założył nielegalną fabrykę nielegalnych środków. Kartel założył. Dzień dobry, panie recepcjonistu, mnie to nie ma. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałem się zapytać, czy jest tu Mr. G. O, szkoda, o Jezu, Jezu. Patrzcie, ha, on tu naprawdę jest. Dobra, bo zaraz Jack będzie chciał się spotkać, bo już minęło pewnie 40 minut. Ja oczywiście tracę szybko poczucie czasu, więc będę musiał zaraz się zbierać stąd. Siemaneczko, chłopaki. Chowamy się tutaj. Niech w takim razie on stąd wyjdzie, a ja zobaczę, co tu się dzieje w ogóle. Proszę pilnować, nikt tu obcy ma nie wchodzić, zrozumiano? Jak ktoś tu wejdzie, odpowiadasz ty swoją premią i swoją posadą cieplutką, w której pracujesz już chyba i tak za długo. I ja tu jestem całkiem nowy, proszę na mnie nie krzyczeć, przepraszam, będę wszystkiego pilnował. Ja tu tylko pracuję. Ja wiem, że tu tylko pracuję. Proszę bardzo, bądź grzeczny i odpowiedzialny. Pilnuj mojego interesu, bo jak nie, to bydlaki się tobą zajmą tamci z tyłu. No. Co? Ej, patrz, on tutaj wychodzi. Ej, dobrze, ja stąd mogę wyjść, w takim razie muszę zobaczyć, co jest, skoro on poszedł na spotkanie ze mną. Więc teraz niech chwilę mnie szuka, a ja zobaczę, co tu się w ogóle dzieje. Chwila, czekajcie, czemu tu jest druga łódka? O nie. Ja płynąłem jedną na pewno. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Zamykamy. Czy ktoś tutaj wbił? Kampa idealna, kampa idealna. To jest gra wchowanego, skoro on ma kartel, nie wiadomo, co tu się dzieje, to ja będę się ukrywał. No. Na pewno ktoś tu wbił. Czy ktoś tu przechodził przed chwilą? Ja nic nie widziałem, ja nic nie widziałem, ja tu tylko pracuję. Dobra, ja wiem, że ty tylko tu pracujesz, tego więcej nie powtarzaj. Ja muszę przeszukać wszystkie pomieszczenia. Pracować, pracować! Ktoś tu wchodził, obcy? Nikogo nie widzieliśmy, nikogo nie widzieliśmy. Dobra, wierzę wam, okej. Okay. Bardzo dobrze, pracownicy są za mną. Ktoś tu wszedł, obcy! Alarm, alarm! Przeszukujemy wszystkie pomieszczenia. Jako ktoś obcy tu wejdzie i zobaczy, że go ukrywacie, wszyscy dostajecie naprawdę wypowiedzenie z roboty. Nieważne, że jest nielegalna, nie obchodzi mnie to. Mr. G został kartel mamą. Kompletnie rządzi wszystkim i wyrzuci ich jeszcze, mimo że ich za darmo przetrzymuje i tak dalej. Co tu się wyprawia? Mam nadzieję, że mnie nie znajdzie, bo zaczął być strasznie dziwny. Bydlaki, wielkie mięśniaki. Widzieliście kogoś? No nie, szefie. Poza tym nie mamy okularów, więc i tak za dużo nie widzimy. Co? Wy tutaj pracujecie i powinniście nosić okulary, ich nie nosicie? Co? Ja nie dziwię się, że to upadało i że szef poprzedni zniknął. To nie ma prawa bytu wszystko. Czy wy ukrywacie kogoś? Jak kogoś będziecie ukrywali, pożałujecie. Zobaczycie. Minecraft kartel? Jak chcecie taką serię, to zostawcie łapkę w górę i suba, ale to jest dziwne, co on wymyśli. No i jak coś, kupcie sobie okulary, gdybyście nie dowiedzieli. Powodzenia, elo. Wychodzi. Dobra. Chwila. Co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Jak ja, co ja tu robię? To ty tu kartel prowadzisz, marchewek i innych nielegalnych rzeczy. Jeszcze powiedz mi, że ludzi przechowujesz nielegalnie. Coś ty zrobił przez ten czas. Jaki kartel? O czym ty gadasz, chłopie? Obudź się. Wszystko słyszałem, nie wyciszyłeś się w ogóle. I po twoim głosie szedłem cały czas. Okazało się, że tu kartel prowadzisz. Kiedy ty to zrobiłeś? Dobra, opowiem ci wszystko po kolei, chodź. Czekaj chwilę, ja chcę zacząć coś za... Nie! Nie! Wyjdź stąd, nie wchodź tam! Oj, małe dziecko, laska w bikini i tego nosacza. To jest przesada, tego to się nie spodziewałem w ogóle. Kartel marchewkowy rozwalił mi łeb, ale czemu ty przetrzymujesz w piwnicy rodzinę? Czy ciebie co to jest w ogóle? Idź tam do przodu. Czy u pani wszystko w porządku? Pani syn też to... Jezu, jaki jest ten syn. Boże, ojca wygięło, no Beatles się znalazł. Spójrz na tabliczkę, ile jesteś warty? W tym momencie jestem 2000 do przodu. Wystawiłeś mnie na sprzedaż za 2137 zł. Czemu to jest moja tabliczka i tyle kosztuje? Czemu nie więcej? Chociaż jak na wartość kobiety i mężczyzny. Nie wiem, to nie ja wyceniałem. Jak nie, to jest twój kartel, coś ty zrobił. To nie ja ich pojąłem w ogóle, ale po prostu wiem, że tam siano się za nich dostaje, więc spoko, niech będą. Dobra, zostawiam ten temat, wychodzę stąd. Zostajesz tu sam. Nie, ja to
wale, ja tu wracam, inny, nie, ja, nie, nie, idę, nie, wychodzę, wychodzimy stąd w tym momencie. Czego japisz się na mnie, wieśniaku zasrany? Zostaw go, to jest mój pracownik! Ja tu tylko pracuję, ja tu tylko pracuję. Tak nie będzie, ja stąd, ja się brzydzę, taki króli z ciebie też przetrzymuję na zewnątrz w tym momencie. Musimy tutaj, nie będę rozmawiał przy pracownikach czy tych sługusach, co ich przechowujesz, to łeb mi pęka, jak chcę, że coś ty od... tej grze. Chodź, ja ci opowiem wszystko po kolei, jak było. Nie opowiadaj, stary, to jest nieważne na ten moment. Widzowie widzą, coś ty zrobił, jaką złą personą jesteś. Chodź w tym momencie, bo mamy złoto do odebrania i statek. O, jest creeper, spadamy stąd w tym momencie. Zamykaj te drzwi, zamykaj te drzwi. Nic mi nawet nie opowiadaj w tym momencie. Ja nawet nie chcę wiedzieć, zostawię tą mapę roz... Z tobą potem się policzę. Czekamy w tym momencie, aż pojawi się dzień i jedziemy na statek, bo znalazłem 3 statki ze złotem, żeśmy mieli zbroję i tak dalej. A jak widzę, skąd masz złoto? Nie chcę go, jest brudne. Stary, dorobiłem się. Czego dziecka w piwnicy? Człowieku. Tak czy tak, G, nie chcę nic słyszeć, bo mamy statki do okradnięcia. Jack, ja chciałem ci powiedzieć, jak możesz stać się najbogatszy na świecie, ale dobra, nie chcesz wiedzieć, to nie, nieważne. Wracamy do normalnego planu gry. W tym momencie czas iść spać do naszego domu. Nie wiem, tutaj się prześpimy, a rano co tu się odwala w ogóle? Widzowie, ja nie wiem. Dajcie nam czas, wracamy do domu i potem ruszamy na statek, żeby podbić to całe złoto. Co tu się stało ze schodami w ogóle, tak by the way? Szliśmy całą dzień, całą noc, lama żyje jakimś cudem. Nie wiem, jak to się stało, widzowie. Albo zombiaki, bo one psują, stary, wszystko. Aha, dobra, w tym momencie do domu. Ja nie wiem, co chce się... A, poczekaj, nie! Jest jeszcze jedna rzecz. Musimy, stary, jakkolwiek mieć cokolwiek do robienia broni i tak dalej. I chodząc po okolicy wcześniej, zauważyłem jakieś dziwne wejście. Tylko, gdzie to jest? Czekaj. Ej, jest! Znalazłem wejście do kopalni. Chodź tu! Tu jest skrzynia jakaś. Yeah! Mięso gotowe! Ktoś zostawił! Ktoś otworzył kopalnię przy domku, no bo stary, to nie jest ani nasz domek, ani ten, już jest nasze. Ale wiedziałem, że skoro jest domek, to musi być kopalnia i zacząłem tego wcześniej szukać. I nawet nie wiedziałem, że tak szybko trafię do tego. Jack, ale to jest, stary, opuszczona kopalnia, bo zobacz, nawet drzwi ma rozwalone. Moi kochani, przepraszam bardzo, ale jest już bardzo późno, ogólnie rzecz biorąc. Nie wiem, co my robiliśmy przez ten czas, ale Mr. G zdążył już sobie polecieć i odpocząć, dlatego, że dałem mu wolne zdecydowanie, bo 24 godziny to ja mam zrobić challenge, mimo że on tyle naście godzin wytrzymał, że to jest szczyt. Powiem wam tak, łeb mnie tak nawala, że to jest aż ciężkie opowiedzenie, więc wezmę trochę wody, poczekajcie. Mam nadzieję, że jakąś kolację zdążę zjeść dzisiaj w ogóle. Tak czy tak. Więc muszę znaleźć jakiś sposób w ogóle na granie. Czeka mnie granie do godziny 8 rano, czyli cała noc przede mną. Mam wodę, chcę mi się zikać, to prawda. Kompletnie nic przez cały dzień nie załatwiłem, ale czego się nie robi dla was, więc moim sposobem na zajebiste granie jest wzięcie tego, hot dogu ty se zostań i zrobienie czegoś takiego. O, tak jest. I pójdźcie spać. No tak, rozpieprzę to krzesło, jeżeli zacznie jeszcze raz tak skrzypieć, bo... Uwierzcie mi na słowo, że są rzeczy po tylu godzinach, które już strzelają was oczywiście. I teraz tak, ja w takim razie, skoro jestem pięknie ukryty tutaj, o, pod kocykiem swoim i tak dalej, założę sobie słuchawki, żeby sobie pobrać i przestanę pieprzyć i zacząć grę po prostu. Moi kochani widzowie, okazało się, że wywaliło cały serwer i tak dalej, więc mam plan awaryjny. Zagram na single playerze i to się wszystko uda. Zobaczcie, mówię, tu mam łóżeczko, tam mam pustą przestrzeń, o! W ten sposób, a tu mam swoje stanowisko za sobą, jak widzicie widzowie. Więc ustawiam kamerę tutaj, bliziutko sobie i będę leżał na łóżku i grał, no bo w sumie jest noc. A teraz tak, potrzebuję klawiatury, dobrze, że jeszcze mam jakiś student, chociaż jakąkolwiek. I słuchaweczki i mogę grać w Minecrafta na łóżku. Hehehehe, widzowie, będę szczery. Ja mogę wiedzieć, jak to się skończy i wy też możecie wiedzieć, jak to się skończy. O kurde, jeszcze wyszka, o Jezu, zapomniałem, poczekajcie. Powiem wam tak, przez to, że wpieprzęcie ciasta i tak dalej, ciężko będzie o tą linię dbać, naprawdę. Napiję się wodę. Nie, no ja idę na swoje łóżko. Co, ja będę się pieprzył, monitor bliżej. Dobra, widzowie, ja wam powiem tak. Ja nie zamierzam zasypiać, ja będę sobie leżał i grał w Minecraft. Jezu, już zacząłem. O, dobra. Jack, chłopie. Jack! Jack, co? Wiesz, że jest pierwsza w nocy, stary, a ty masz porozpalane komputery. Weź to zgaś. Człowieku, gram 24 kary w Minecraft. Zaraz będzie druga, trzecia w nocy, a ty... Ile? Weź to zgaś, proszę. Ale mnie łeb boli, montażyści mnie rozwalą. No stary, rozwalą cię nie tylko montażyści. W sumie 24h nagrania też nie jest tragiczne. Dobra, nie. Elektrownia cię też rozwali. Ja grałem, stary, powodzenia, dzięki, że mnie obudziłeś, ja pierdliczę. O, dzień jest. I pieluszkę zmień. Dobra, wiecie, że nie zasnę przecież. A jeżeli chcecie więcej tak epickich odcinków, wymagających od nas poświęcenia, to zostawcie 10 000 łapek w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Nice save!